Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Zagrajmy w... Chciałem powiedzieć Disco Elysium, ale to nie jest prawda. To jest Cyberpunk. Oczywiście kawka ze mną. Zadzwoń do Mr. Hensa. Zadzwoń. Hens, dzwonię z prośbą o przysługę. Prosto z mostu, to lubię. Muszę dostać się na nadchodzącą imprezę w Black Sapphire. Może od razu do Pentagonu? Black Sapphire to nie Konbeki Plaza. Wchodzi się tam tylko na zaproszenie Hansena. To miejsce jest jego twierdzą. Na pewno jest jakiś sposób. No dobrze. Słuchaj. Zaproszeń ci nie załatwię, ale będę może miał coś innego. Jednak muszę poprosić cię o coś w zamian. Reputacja to waluta. Gdy jej używasz, naciągasz linę. Trzeba naciągać tak, żeby nie pękła. Rozumiesz? Rozumiem. Muszę pomóc ci zarobić trochę reputacji. Dokładnie. Pomóż mi, wykonaj dla mnie parę zleceń. Wzmocnij moją pozycję w Dogtown, a wtedy ja pomogę ci z Black Sapphire. W porządku, Hens. Mamy umowę. Cieszy mnie to. Do usłyszenia. Ogłoszę na niej 3 kontrakty dla Mr. Hensa. Nie czas żałować. Reed. Rozglądam się swoją drogą, za jakąś drogą do środka, ale nie wygląda to za dobrze. Hansen to stary pies, wyszkolony i doświadczony, wie jak dostawić. Dobra. Czekając na Dodgera. Dawaj jakiś samochód. Uzbrojony pojazd. No i dobrze. Wow! Gruby błąd. No, gruby błąd, nie będę kłamał. Ach, stare dobre. Stare dobre cyberpunkowe rzeczy. Dobra, to daj ten samochód teraz. Nam się od Janie pawliło. Ale co oni skanują? Czy ja nie wynoszę ten? Czy ja nie wynoszę... Czego ja nie wynoszę w sumie? To ich to w ogóle obchodzi. Wi, trzeba ratować dwóch gliniarzy. Kto ma w końcu strzec tych, którzy strzec mają nas, jeśli...
Ci gliniarze najwyraźniej z tych, co lubią się pobrudzić. Chcieli zrobić biznes z człowiekiem Kurta Dodgerem. Moment. Ale coś poszło nie tak i mają kłopot. Więcej powie ci Stella, narzeczona jednego z nich. Powodzenia. Stella? Wszystko w porządku? Kładź się. Ludzie Dodgera nie mogą nas zobaczyć. Co nie lepiej przestawić auto? Leżakowanie może nie wystarczyć. Słuchaj, to poważna sprawa. Z ludźmi Dodgera nie ma żartów. Okej, pewnie. Musisz pomóc mojemu narzeczonemu Billowi i jego kumplowi Charlesowi. Czemu, może też powinien się wczuć w klimat, nie? Ogólnie. Więc mówił, że obaj są z NCPD, tak? Obaj są też pieprzonymi idiotami. Czasem dorabiają sobie na mieście. Chcieli ubić jakiś interes z Dodgerem, coś poszło nie tak i teraz są w dupie. Dobra, dobra. Dzwonił do mnie ze środka i powiedział tylko, że jest źle i że mam ściągnąć pomoc, bo inaczej Dodger ich dojedzie. Rozumiesz, kurwa? Tak trochę nie rozumiem. Czemu aż tak boicie się tego Dodgera? To dealer narkotykowy i człowiek Hansena. Psychopata. Uciekał do Dogtown przed ciężkimi wyrokami. Mam prośbę. Spróbuj nie zabijać jego ludzi. Nie pogarszajmy i tak złej sytuacji. Tu masz kartę. Dodger przejął opuszczony budynek NCPD. Pomimo upływu lat działamy na tych samych systemach, więc wejdziesz bez problemu. Plusy zacofania technologicznego NCPD. Jest trochę problem, bo... Uratuj ich. Osobiście planowałem ich wszystkich wymordować tam. Więc ta... niedobrze. Kiedy będzie Dodger? Jedzie i jedzie. Skąd ma wiedzieć? Miał być godzinę temu, a go nie ma. Strefa zagrożenia, mówisz? Co zrobić z tą zagadką? Ujawnienie interfejsów. To jest jakiś access point. Co jest? Fuck, dobra. No i chuj. Mogę ich uśpić? Ranni! Jestem przeciążony, what the fuck? Nowa drzazga. Złam zabezpieczenie. 1C. BD. Jeszcze raz. Łam. 1C, BD. BD, 1C. Dobra, no i w sumie jak już jestem w tym ekwipunku, nie?
O, w plecaku. Może bym coś tutaj pousuwał, co? Dobra. Łe. W ogóle mam dużo ikonicznych broni, bo bym je może pochował. Między innymi tą pałkę na przykład mam. Plus 20 pancerz. Obrażenia walce wręcz. I wior. Google VR rozdzielczość 10K i widzisz różnicę. Ciepły letni deszcz. Technowizję z regulacją kontrastu dla astygmatyków. Na środowisku marynarka z przetworzonych butelek PET. Warto wziąć ślub, żeby ją ubrać. Mnóstwo zajebistych ubrań mam, powiem ci szczerze. Tworzę dochodzenia. Dzień prosty czas ogrywania wrogich haków. Kurde, mam mnóstwo fajnych rzeczy. Może to pousuwam jakieś takie, wiesz, pierdoły najgorsze. Beka. Mam 3000 gaz. Rozmontujemy gazy, czy nie? Kurwa, całe sterty broni mają. Jasne, mordo, nic mi nie grozi. Chyba po prawej stronie masz przełącznik, go wciśnij po prostu! Halo? Wi, przyszłam po was. No, w końcu. Bill, już tu pierdolca dostaję. Dobra, otworzę drzwi. Jebane! No, dawaj. No. Kurwa mać. Wiem. Kurwa. No, to nie moja krew. Ale co się stało? Chodź, zobaczysz. Zabrałem.
wygrasz. Coś tu się ostro zjebało, co? Co jest? To Bill. Cześć. Rzeczywiście jest źle. Stella mnie nie okłamała. Rzeczywiście jest źle. No, potrzebujemy pomocy. Z tym się kłócić nie będę. Słuchaj, my go nie zabiliśmy. Wy płacicie, ja wierzę w niewinnych policjantów nad trupem. Nie ma sprawy. No. No, pochwal się, co zrobiłeś. Ja? To ty chciałeś jechać do Dodgera. Pomysł był dobry. Trzeba było nie zostawiać dragów pod nosem tego zjeba. A skąd mogłem wiedzieć, że je połknie? Jakie znowu dragi? Mów. Ty mów. Kurwa, błagam was. To było tak. Ten typ ukradł dragi od Dodgera i uciekł do Night City. Poszła fama, że Dodger płaci za złapanie złodzieja i ich odzyskanie. Kurwa, no to wpadliśmy na niego podczas rutynowej kontroli. Wiesz, przypadek. No i miał te 200 gramów neokokainy, to go przywieźliśmy, no. Ten gość połknął 200 gramów? To możliwe? No, my sobie tu siedzimy, czekamy na Dodgera, a Bill kładzie te 200 gramów na stole, jak gdyby nigdy nic. Ten skurwiel krzyknął tylko jebać was, chaps za ten worek i do mordy. Może miał wszczep przełyku, jakieś gardło specjalne. Dupy wszczep! Bill, co ty pierdolisz? Po co to zrobił? Przecież to nie miało sensu. Chuj go wie, wątpię, żeby rozważał wszystkie za i przeciw. Dostał pianę na mordzie, telepki, no i się przekręcił. Wtedy, przyznam, nieco spanikowaliśmy. Ten worek musiał puścić. Miał w brzuchu dziesiątki tysięcy eurodolarów. Co mieliśmy zrobić? Skoro worek i tak już puścił, to po co go kroiliście? Mówię, no trochę spanikowaliśmy. Głupio wyszło. Kurwa. Wszystko się w nim rozpuściło. Ja pierdolę. Dodger nas zajebie. Przywieźliście mu złodzieja, który ukradł mu dragi, a teraz nie ma ani złodzieja, ani dragów. Tak, na to wychodzi. Musisz nas, kurwa, stąd wyciągnąć. Kurwa historia. Dobra, idziemy. No zajebałem. Tylko tego, no... Jest jeszcze jeden problem. Przyjechaliśmy radiowozy. Musimy go zabrać. Och, geniusza. A gdzie jest radiowóz? W garażu. No, idziemy. Wii, to oficjalne. W końcu udało ci się trafić do pierwszej ligi. Pierwszej ligi pieprzonych idiotów. Tak, Johnny, czekaliśmy na ciebie. Miło, że jesteś. Stella mnie zabije. Jak się dowie, co zrobiliśmy, to mnie zabije. Wiesz, co by ci się przydało? Co? Para jaj. Prawdziwy z ciebie twardziel, Charles. Szkoda tylko, że przed komendantem zawsze się jąkasz. Nie jąkam się. Nie jąkam się. Dobra, tędy nas prowadzili. Ty, jaki był ten kod? 2893? Nie, to było 2983. 2893. No widziałem przecież, wpisuj. Nie działa. 2983, bo mówiłem. Człowiek do Dodgera, uważaj. Weź ich nie zabijaj. Nie chcemy więcej kłopotów. Oj, tam od razu kłopoty.
Cholera, kolejne drzwi. Znowu zamknięte. Znowu? Za jakie grzechy. A to nasza wina, że zamknięte? Gdzieś tu musi być jakiś przełącznik czy coś? Dożer nas ozłoci, Bill. To się nie może nie udać. Wiem, co mówię, Bill. Zamknij się, Bill. Kurde, facet. Udało się. Trzeba chyba położyć! Jaka twarz! Ajajaj, sorry. Spadło, kurwa. Zrób coś z nim. Przejebane! No i co, guys? Zjebało się trochę, co? Jasna cholera. Koniec z takimi akcjami. Przysięgam. Po powrocie otwieram budkę z hot dogami. Co jeszcze? Chuja zarobisz, stoi. Walcz. No dawaj, lepiej do radiowozu. Upuść ciało, żeby użyć. Nie rozumiem. Dobra, w środku jest nasz radiowóz. No jest. Masz je, nie? Kluczyki? Czekaj. Zostawiłeś je na górze? Nie, no luz. O kurwa! Proszę, proszę, jaki komitet powitalny. Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, co się stało? Przyjechałem za wcześnie? Wszystko tu wytłumaczymy. Cisza. Ciebie nie kojarzę. Skąd się tu wzięłaś? Ci dwaj wynajęli mnie do pomocy. Tak, wydają się jej potrzebować. Wiesz co? Nasuwa mi się jedno pytanie. Czy któryś z was nie ma przypadkiem czegoś na twarzy? To nie tak. No, jakby to powiedzieć... Ty. Może ty szybciej składasz sobie. Była strzelanina i... Jeden gość dostał, krwawił. Potem przywieźliśmy te narkotyki. Wszystko zostawiliśmy na górze. Jest okej. Okay. Też wygadany. Dobra, do trzech razy sztuka. Mam mu wierzyć? Mówi prawdę? Nie, i dobrze o tym wiesz. No, wiem. Charles, Bill, powiedzcie panu, co się stało. Więc złapaliśmy złodzieja, który ukradł ci 200 gramów narkotyków i przywieźliśmy go tutaj. Tylko on te narkotyki zjadł. Zjadł? Połknął. 200 gramów. Połknął. Przy was? No zanim zdążyliśmy zareagować. Potem próbowaliśmy je wyjąć. Co żeście kurwa próbowali? Na mnie nie patrz. Mnie przy tym nie było. Zaczynam żałować, że mnie też nie. Mów, co zrobiliście. Dokładnie. I bez ściemniania. No, próbowaliśmy wyjąć je. To znaczy te narkotyki. Ze środka. Z niego. Ze środka? Kurwa. Czyli cała ta krew... Chcieliśmy je odzyskać, ale... Tak jakby się w nim już rozpuściły. Ja pierdolę. Słyszycie to?
Dzikusy, szefie. Dobra, a ty? Ciebie po co wtaczanęli? Boją się, że ich zabijesz. Okej. Czyli przez waszą gamoniadę przekręcił się złodziej. Pokroiliście go, choć dragi zdążyły się już rozpuścić. I jakby tego było mało, wciągnęliście w to poważnego człowieka, bo baliście się kary. Mniej więcej. Równie popierdolonej historii dawno nie słyszałem. Kurwa! I to gliniarze! Skurwysyny! Służyć i bronić! No, stereotypów o durnych policjantach to wy nie zmienicie. Nie mogę. Kurwa, kumple mi nie uwierzą. Trzeba było ich nagrać, szefie. Są pod moją opieką. Nic im nie zrobisz. Jakbym śmiał, to byłaby napaść na funkcjonariusza, a nawet dwóch. Poza tym, taka historia za proszek, który mogę ogarnąć w pół dnia? Dajcie spokój, możecie iść. Szefie, powinniśmy sprawdzić, co z chłopakami na górze. Racja. To jeszcze moment. Sprawdź sygnały z biomonitorów. Sygnały z biomonitorów są wypłaszczone. Oj, to brzmi jak niedobra wiadomość. Dla was. No i masz przejebane! To był dobry quest. Rosko. Co za broń? O! Przyjemny vibe ma. Możecie wyjść. Dodger nie żyje. Już po wszystkim? Tak. Pozostało wsiąść do auta i odjechać. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dzięki. To co, idziemy? Idziemy. Jeszcze raz dzięki. Dobra, zgłoszę. Kurde, jakbyśmy zrobili to po cichu, to nic by się nie wydarzyło. No tak przejebane. Dobra, wytwarzanie. Ulepszenia. Słyszał nas przez radio, że wróciliśmy. Jedno puste miejsce na celownik. Czekaj, najpierw do Stelli zadzwoń. Jak chcesz. Stella? No, tak, ruszamy. Cześć, Vi. Co ci gliniarze tam odwalili? Powiem tak. Nigdy, ale to już nigdy nie będę pracować dla NCPD. Okej, Vi. Twój sekret pozostanie twoim sekretem. Ale klienci zadowoleni, kontrakt zamknięty. No i super, załatwione. To nie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego
Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.